Witam serdecznie wszystkich. Nazwałam prezentację w edukacji przyrodniczej, żeby nie obrazili się wszyscy pozostali, ale jako biolog z krwi i kości raczej będziemy dużo dzisiaj o biologii. Dlaczego smartfon? To już nieraz padło. Nasi uczniowie mają wspaniałe urządzenia w swoich kieszeniach, moja szkoła nie posiada żadnych, więc używałam raczej smartfonów moich uczniów. Kiedy wybieram aplikacje mobilne przydatne, muszą być przydatne naprawdę w życiu. Jest ich bardzo dużo. No ale oczywiście też trzeba osadzić je jakoś w podstawie programowej, a więc ciągle tłumaczyć, że jednak do czegoś się przydają. Stąd na to zwracam przede wszystkim uwagę. Okazuje się, że dość dużo tych aplikacji jest w języku angielskim, w języku polskim jeszcze nie jest zbyt wiele, ale udało mi się znaleźć na pewno takie, które dzisiaj Was zainteresują. To, do czego smartfon może być przydatny, nie jest żadną odkrywczą rzeczą. Dobrze wiemy, że możemy brać quizy, używać aparatu, wiemy, że to jest oczywiście źródło wiedzy, że jest to kalkulator. No ale oczywiście ja dzisiaj głównie o aplikacjach. Z tym źródłem wiedzy to w sumie wiemy dobrze, że jest jej tam dużo, ale nie zapominajmy, że to jest też narzędzie do komunikacji. W ogóle dzisiaj o tym nie będę mówić, tylko chciałabym podkreślić, bo ciągle w naszych szkołach jeszcze, tak samo jak i w mojej, są zakazy używania smartfonów na lekcjach. Stąd chciałabym to podkreślić, że warto. Oczywiście pierwszą moją przygodą ze smartfonami były przeróżne portale quizotwórcze. To te, które wybrałam, których używam. Najbardziej używam Quizizz. Już nieraz tutaj była mowa, nie będziemy dzisiaj mówić, chciałabym tylko zaznaczyć, że bez smartfona uczniowskiego tak naprawdę takiej lekcji przeprowadzić się nie da. Co ciekawe, jestem zawsze zdziwiona, że mamy taki problem z używaniem smartfona na lekcji, a przecież jest to kalkulator. Moje sprawdziany, szczególnie ze stężeń prezentowych, ponieważ jestem nauczycielem chemii również, nigdy nie są podane uczniowi od razu w całości. Rozdaję paski akurat z tego działu, które zawierają zadania na poszczególne oceny i uczniowie decydują sami, ile tych pasków nakleją i kiedy, które zadanie rozwiążą. Ale co najbardziej istotne, nie wyobrażam sobie, żeby nie używać kalkulatora, który jest tak podstawowym narzędziem w kieszeni naszych uczniów. Nadal w szkołach istnieje taka informacja, że powinni mieć swoje kalkulatory proste. Ja używam oczywiście smartfona. No i kiedy już przeszłam przez te podstawowe etapy, zaczęłam się zastanawiać nad innym wykorzystaniem tego, co ten smartfon ma. Dzisiaj jeszcze za chwilę Wam to pokażę, ale tutaj dwa zdjęcia z aparatu telefonu. Odeszłam już dawno od podpisywania podpisz na schemacie na rysunku. Podpisujemy na zdjęciach, a więc zdjęcie kwiata tulipana czy innego, który dość wyraźnie ma zaznaczone cechy i opisane przez ucznia na jego smartfonie, wydaje mi się bardziej użyteczne życiowo, bo faktycznie później wróci do tego zdjęcia i do tej rośliny. A obok zdjęcie, które za chwilę Wam pokażę w lepszej jakości, zdjęcie wykonane prosto z mikroskopu na lusterko, przez mojego syna akurat, ale to na zajęciach przyrody. Okazuje się, że przyłożony smartfon do takiego zwykłego, naprawdę naszego już trochę przestarzałego mikroskopu może być ciekawym narzędziem dla każdego biologa po to, żeby potem opisać, porozmawiać o tej fotografii, ale o tym za chwilę. Oczywiście przede wszystkim chciałabym Wam pokazać aplikacje. Tego czasu mam niewiele, aplikacji sporo, więc podzieliłam je na takie, można powiedzieć, bloki tematyczne. Takie, które możemy wykorzystać w sklepie, za chwilę trzy. Takie z przykładem na moich zakupach, które tutaj mam. Takie, które powinniśmy używać w terenie. Wszystkie w języku polskim i wszystkie zawierające polskie okazy, ponieważ jest sporo aplikacji w języku francuskim, angielskim, ale tam są rośliny, które nie występują w naszym kraju, więc zdjęcia są nieodpowiednie. Takie oczywiście, które można zastosować i powinniśmy stosować w klasie. No i takie, które uważam, że powinny znaleźć się w Waszych smartfonach jeszcze dziś, o ile nie było tego do tej pory. Żeby móc Wam to wszystko pokazać, użyję za chwilę swojego smartfona. Będę używała aplikacji AirDroid na kablu, dlatego że wszystkie, które są bezprzewodowe, mają dość duże opóźnienia. Polecam Wam AirServer, ponieważ przy zakupie pełnego dostępu możecie połączyć jednocześnie cztery smartfony z zwykłym kodem QR. To bardzo dobre, wygodne narzędzie przy pracach w grupie. Teraz też nie czas o tym, więc no właśnie, do dzieła. To oczywiście widok mojego telefonu. Chciałabym na początek zaproponować Wam aplikację Zdrowe Zakupy. Aplikacja działa bardzo prosto, a więc produkt, który chcielibyśmy zeskanować, musimy zbliżyć do kamery, mam nadzieję, że światło będzie odpowiednie.
Skanując kod paskowy, i tu właśnie tego się wyłączy. Udało się. Moje ulubione lody Magnum, wczoraj jadłam po drodze. Okazuje się, że w aplikacji, którą używam, muszę wam powiedzieć, to już drugi rok, jak ją promuję i ciągle znajduję ludzi, którzy jej nie używają. Znajduje się dość dużo informacji na temat takiego produktu. Oczywiście mamy informację zwrotną i o tym często podkreślam. Moja córka, która ma 5 lat i nie czyta, używa tej aplikacji po to, żeby rozpoznawać buźki, bo oczywiście one już mi mówią, czy coś jest zdrowe, czy też nie. No ale też dla wyższych poziomów możemy otworzyć dalszą część tej aplikacji, poczytać, wiedzieć, jaki wpływ dana substancja ma na nasze zdrowie. Ciekawostką na pewno w tej aplikacji jest to, że poza tym, że możemy oczywiście skanować, możemy też wybrać, ja mam wybraną grupę substancji, które chcę pominąć. O, już macie. Tak czy inaczej, w aplikacji, która tutaj akurat, którą wam dzisiaj pokazuję, jest 40 tysięcy ponad produktów. Jeżeli nie znajdziemy produktu, i właśnie tutaj prosiłam wcześniej tego się gumy do rzucia, mam nadzieję, że jeszcze Marta ma gdzieś torbie, czy jest w ogóle na sali. W przypadku tej aplikacji bardzo ciekawym doświadczeniem dla mnie w naszej szkole było to, że po zeskanowaniu gum do rzucia dużo osób zrezygnowało z ich kupowania. Nie mamy problemu w sklepiku szkolnym, że wszyscy żądają gum do rzucia, ponieważ okazuje się, że nie jest to zbyt zdrowy produkt. Mam nadzieję, że nam się tutaj szybko uda. Zobaczcie tylko, nie wiem, czy lubicie rzucić gumy do rzucia, ale moi uczniowie już teraz nie. Mój syn też ze mną już nie walczy. Pojawia się buźka, w której obok napisane jest mocno szkodliwe, nie kupuj. Oczywiście cała lista substancji, których nie powinniśmy spożywać, bądź takie, które są bezpieczne. Wcześniej używałam aplikacji e-kody, ta bardzo dobrze się sprawdza. Oczywiście poza aplikacją, która mówi mi, jak zdrowo jeść, używam też aplikacji, która mówi, które kosmetyki są zdrowe. Ta akurat nie jest w języku polskim, ale bardzo intuicyjnie działa. Nazywa się Cosmetic Scan i przyniosłam dla was produkty, które należą do kupowanych przeze mnie z pewnej firmy, nie będziemy promować marki. Zeskanujemy. Podobnie kod paskowy, więc taką lekcję możemy przeprowadzić wszędzie. Już wiecie, jaki krem zeskanowałam. Analiza składu podpowiada mi oczywiście, jakie to substancje. Mogę sobie zajrzeć, wiedzieć o tym, czy ewentualnie w innej cenie, bądź w innych miejscach mogę zakupić ten krem. Ale zaskakujące jest to dla mnie, ponieważ używam akurat kosmetyków tej marki, że kiedy skanuję inne kosmetyki tej marki, to nie zawsze wynik jest tak dobry, jak w przypadku tego kremu. Zobaczcie, to coś innego. Kremowe mydełko. I tu już mamy informacje o składzie, dużo bardziej złożonym oczywiście, ale też... Oczywiście możemy podejrzeć pełen skład produktu, możemy zajrzeć, które substancje są dla nas niezbyt dobre. Panie na pewno tym wiedzą, że poszukujemy chociażby antyperspirantów bez glinu. Na pewno jest to aplikacja, która przydaje się w takiej sytuacji, kiedy idziemy na lekcję do sklepu, bo wtedy możemy pokazać dużo więcej zastosowań takiego smartfona niż tylko zdrowe zakupy. Oczywiście podobnie jak aplikacja, którą używaliśmy przed chwilą w przypadku spożywczych produktów, w sytuacji, w której nie ma danego produktu, możemy stać się jej współautorami. Wtedy, kiedy produktu nie ma w danej aplikacji i w przypadku zdrowych zakupów, i tutaj jest tak samo, otrzymujemy informację, że produkt jest niedostępny i można go dodać. Bardzo podoba się to moim uczniom, mogą być współautorami aplikacji. Wtedy można oczywiście zgodnie z tym, co jest napisane na etykiecie, dodać dany produkt. Dodali też podręcznik z chemii, ale to już całkiem, można powiedzieć, inny temat. Z napisem, że jest tam bardzo dużo chemii. Taki żart, że jak będziecie skanować klasę trzecią podręcznika do chemii gimnazjum, znajdziecie ten kod paskowy również w aplikacji, co pokazuje, że trzeba uważać. Tak, generalnie chyba tak. Oczywiście w sklepie wykorzystuję też okazję do dyskusji o tym, czy warto kupić dany produkt nie tylko dlatego, że jest zdrowy, ale również dlatego, kto tak naprawdę zarobi na naszych zakupach. Bo jak już jestem w tym sklepie, a wierzcie mi, że w mojej wsi jest tylko jeden sklep i szansa jest tylko jedna, wykorzystuję do tego aplikację, wspieram rynek.
Wspieram rynek, a to aplikacja, która również wykorzystuje oczywiście kody. Mam nadzieję, że się uda tym razem zaskanować. Wspieram rynek, daje nam informację, kto jest, no właśnie, kto jest producentem i ewentualnie jaki kapitał bierze udział w, tak, w danej firmie. To było wielkie zaskoczenie moich uczniów, jak dowiedzieli się, że Wedel nie jest polski. Więc okazuje się, że jest to też okazja do takiej lekcji trochę wychowania obywatelskiego, rozmowy naprawdę na różne tematy, więc jeżeli już pójdziemy do tego sklepu, to może okazja, żeby wykorzystać również przy okazji te aplikacje. Te aplikacje, które warto wykorzystywać idąc do sklepu. Oczywiście jako biolog uwielbiam pracę w terenie. Stąd na początek chciałabym Wam pokazać Atlas Roślin Polskich, aplikację, która daje szansę rozpoznawania zdjęć, ale również pozwala szukać organizmy cechami. Teraz czasu nie mamy, tylko pokażę Wam, że trzeba naprawdę troszeczkę poprzyglądać roślinie, żeby wybrać odpowiednie cechy, a więc możemy zaznaczyć, ile mają płatków, jaki mają kolor i tak dalej. Potem poszukać roślin, które pasują do opisu lub po prostu rozpoznać zdjęcie. Możemy je zrobić, możemy wybrać ze zdjęć, które są w telefonie. Ja za chwilę postaram się odnaleźć zdjęcie ostatnio wrzucone na Facebooka. Aplikacja oczywiście zaproponuje mi roślinę, która jest podobna. Czasami jest ich kilka. Bardzo lubię to w tej aplikacji, ponieważ mam szansę z uczniami podyskutować o podobieństwach. Podobnie się dzieje, kiedy chcę to zdjęcie oczywiście zrobić. Nie przyniosłam Wam rośliny, ale spróbujemy zrobić zdjęcie prosto z atlasu i zobaczymy, czy aplikacja poradzi sobie z pierwszą dowolną wybraną rośliną. Myślę, że Wy znacie już te rośliny. Chciałabym Was zachęcić, żebyście tę aplikację zainstalowali, ale od razu powiem, że Atlas Roślin Polski potrzebuje dostępu do sieci, ponieważ ma dość dużą bazę, którą musi przeszukać, a więc nie jest to aplikacja do użycia na przykład wtedy, kiedy idziemy naprawdę bardzo, bardzo daleko w teren. Oczywiście mamy dwa polskie atlasy grzybów, do których też Was zachęcam. Bardzo różne, możemy przeglądać gatunki, możemy też je identyfikować na podstawie cech, które zobaczcie, bardzo intuicyjnie dobieramy. No, chociażby tutaj jakiś gatunek, który moglibyśmy przeszukać, zobaczymy, czy znajdzie. Akurat wybrałam cechy, maślak zwyczajny, według tego, co wcześniej wybrałam w postaci prostych, zobaczcie, takich blokowych, przeciąganych ikon. Jest to bardzo ciekawy, prosty atlas, myślę, że na początek bardzo się nadaje. Inny atlas grzybów, który również znajduje się w moim smartfonie, to atlas, w którym możemy tworzyć własną mapę swoich miejsc. Bardzo ciekawe narzędzie, zachęcam. Zobaczcie, dość dużo informacji na temat tych grzybów, które znamy. Dość dużo informacji, które interesują naszych uczniów, bo okazuje się, że poza oczywiście budową i tym, że możemy poszukiwać tych grzybów, informacje przede wszystkim, czy są jadalne. No właśnie, czy każdy borowik jest jadalny. Okazuje się, że są też takie, które niekoniecznie, więc uczniowie moi byli bardzo zdziwieni przede wszystkim różnorodnością grzybów, które mogliśmy w tej aplikacji oglądać. Biolog na pewno zarzuci mi, że są to aplikacje, które wykorzystują zdjęcia. To prawda, dlatego już nieraz proponowany przeze mnie, czyli to liść Lasów Państwowych, który pozwala oznaczać po cechach, tak jak klucz dychotomiczny, a więc musimy, mając jakąś roślinę w obserwacji, odpowiadać na szereg pytań, które są nam zadawane, tak jak w prawdziwym kluczu, a więc jest to naprawdę ciekawe narzędzie. Tu oczywiście z braku czasu i tego, że nie mamy żadnej rośliny do obserwacji, nie będziemy tego robić dalej, ale jest to bardzo prosty klucz. Zawiera 20 parę gatunków drzew w Polsce występujących. Można tworzyć własny e-zielnik. Mój akurat w tej chwili pusty, ponieważ na świeżo ją instalowałam, ale uczniowie mogą tworzyć własne e-zielniki. Myślę, że to robicie już w klasach początkowych. To te aplikacje, które zaproponowałabym w terenie. Oczywiście w klasie również mam różne pomysły. Z braku czasu, że tak powiem, nie będziemy zaglądać do wszystkich, ale chciałabym zaproponować Wam takie, które uważam powinniście mieć w swoich smartfonach. Taką aplikacją jest Pierwsza Pomoc. Polskich aplikacji z pierwszej pomocy jest dużo, ale Pierwsza Pomoc Orange jest chyba jedyną aplikacją, która działa tak bardzo intuicyjnie. Zobaczcie, jest to po prostu poradnik. Idziecie ulicą, widzicie osobę, która jest prawdopodobnie nieprzytomna. Klikacie na takie czerwone pole,
Musicie zdecydować, czy jest to dziecko, osoba dorosła, a potem zobaczcie po kolei. Cały czas jesteśmy prowadzeni przez poradnik, co po kolei możemy zrobić. Oczywiście pod spodem mamy jeszcze możliwość wezwania pomocy, włączenia metronomu i inne bardzo ciekawe funkcje. Aplikację tę wyszukał mój syn, przetestował wszystkie, ma 11 lat, uznał, że ta jest najprostsza, więc myślę, że każdy z nas sobie z nią poradzi. Wiem, że kierowcy niektórzy instalują ją i mają na zawsze w swoich smartfonach, bo faktycznie jest bardzo przydatna. Dla nas na lekcjach pierwszej pomocy jak najbardziej też będzie przydatna. W swojej klasie oczywiście też używam czasami takich prostych narzędzi. Jedną z takich ciekawych aplikacji jest pulsometr. Taki z serduszkiem, działa bardzo prosto. Wystarczy przyłożyć palec w miejsce kamery. No, ja teraz się denerwuję, zobaczymy jaki mam puls, akurat mnie mierzy. Nie mam pulsu na chwilę, zobaczmy. Zobaczmy, o, zobaczcie. Mam serce. Wcześniej było 70 parę, z tego widać, że jednak jest to jakiś stresik stojąc tutaj. Zachęcam Was do pokazania tej aplikacji Waszym uczniom na każdym poziomie edukacyjnym. No i ponieważ kończę, to chciałabym zobaczyć, jak bardzo Wam się podobało moje wystąpienie. Bardzo krótkie, intensywne. Aplikacja SoundMatter pozwala nam zmierzyć poziom hałasu. To ciekawe, że uczniowie bardzo się interesują nie tym, jaki jest poziom tego hałasu, ale tym, jak można go odnieść do różnych sytuacji. I widzimy tutaj, ja teraz mówiąc oczywiście generuję jakiś dźwięk, poproszę, żebyście kończąc, ja dziękuję. Nie, po prostu chciałam zmierzyć brawa, więc mam nadzieję, że będę.